proszę skierować pojazd do strefy kontrolnej. Proszę pozostać w pojeździe. Kontrola rozpocznie się za chwilę. Mam złe przeczucia. Daj papiery przewozowe. Będą potrzebne. Słuchaj. Popatrzmy. Oznaczone sygnaturą LOA. Świetnie. Co to znaczy? Lost on arrival. Transport został oznaczony jako taki, który zgubi się, jak tylko przekroczy granicę. A, czyli oni wiedzą, że jesteśmy przemytnikami? Zaraz się dowiedzą. Właściciel pojazdu w polu kontroli wzywany do złożenia wyjaśnień. Chingala madre. Co teraz? Spokojnie. Na razie wszystko idzie według planu, zgodnie z procedurami. Wygląda na to, że wiesz, co robisz. Potrzebujemy jeszcze pieniędzy, żeby celnicy przymknęli oko na podrobione papiery. Masz kredyt z słupówką? Mam. Zapomniałem o nim. Jasne, zapomniałeś. Będę trzymał silnik na chodzie. Tak w razie czego. Tak zrób. Masz broń? Odłóż ją tutaj. A teraz do pokoju numer 2. Proszę siadać. Dokumenty. To rutynowa kontrola? Może rutynowa, zobaczymy. Co przewozicie? Wszystko jest tam napisane. Wszystko? Mam tu jeszcze mały załącznik do dokumentacji. Ach tak. Przypomnij mi, z którą rodziną nomadów jeździsz? To nie twoja sprawa. Tak ci się wydaje? Wiesz, zawsze kiedy widzę kogoś takiego jak ty, cieszę się, że nie siedzę po tamtej stronie stołu. Jest wzajemnością. Idź już. Kolega czeka na ciebie w samochodzie. Nie zapomnij swoich rzeczy. Najważniejsze, żeby było w porządku. Co cię tu przywiał? Uważaj na tę zabawkę. Miłego pobytu w Night City. Majkom wydaje się, że Night City to pieprzony ran. Co ty robisz? Młode to oto i naiwne. I co tam było? Zaraz ci powiem. Znikajmy stąd. Jedzie w naszą stronę. Wygląda to dobrze. Natychmiast zatrzymaj pojazd! Bijemy stąd. Robi się. Przepraszam.
przewozić kontrabandę. Te towary należą do korporacji. Powtarzam, zatrzymaj pojazd. Nas dorwali. Taki kurwa przemyt. Kurwa! A miało pójść gładko, bez problemów. Jak uważasz, że to moja wina, to miej jaja, żeby mi to powiedzieć. Nie wiem jeszcze. Twoja? Straż graniczna podała korporacyjnym cynk, że mam ich towar. Co to za układ, w którym jakiś strażnik może nas wyruchać, kiedy tylko chce? I to bez żadnych konsekwencji. Zaryzykował. Założył, że nie stoi za nami żadna rodzina nomadzka i miał rację. Jest to wszystko jebał. I co teraz? Zadać to samo pytanie. Dalej będziesz się rzucać? Czy chcesz to doprowadzić do końca? Będę z tobą szczery. Jestem goły. Nie mam ci z czego zapłacić. Najpierw muszę zgarnąć kasę za ten towar, który wieziemy. Wtedy dopiero będę coś miał. I uznałeś, że cierpliwie poczekam? Raczej, że po tej stronie granicy zniknę bez płacenia. Chciałem cię oszukać, ale... Jesteś w porządku. Doceniam szczerość. Dzięki. To co teraz? Teraz zobaczymy, co jest w paczce. Otwórz ją. O kurwa. To skrzynia Arasaki. Okradamy bardzo potężnych ludzi. To może zarobimy bardzo potężne pieniądze. No mamy. Prawdziwa igłana. To chyba legwan szlachetny. Myślisz, że dasz radę na niej zarobić? Pewnie, że damy radę. My? Dzielimy się pół na pół z kulimu. Dobry fikser bez problemu znajdzie kogoś, kto będzie chciał mieć takie rzadkie coś. W sumie nawet trochę szkoda. Zawsze chciałem mieć jakieś zwierzątko. Dałbym mu na imię Many. Tak sobie myślę. Masz już jakieś plany na to, co będziesz robić w Night City? Dlaczego pytasz? Bo mam
przeczucie, że nie bardzo masz co ze sobą zrobić. A to nie jest miasto, w którym poradzisz sobie bez kupli. Nie martw się. Pomogę ci znaleźć jakąś metę. W końcu musisz gdzieś mieszkać. To najważniejsze, żeby mieć do kogo wracać. Rodzina, rozumiesz? Może w Night City znajdziesz nową. Dzięki. Doceniam to. Daj spokój, to drobiazg. Mamy naturalną chemię. Szkoda byłoby to zmarnować, wspólniku. Hej! Jest co? Dobra, wspólniku. Bierzmy tę jaszczurkę i zwijajmy się stąd.